Telewizji Polskiej ostatnio doszło do licznych zmian w obsadzie prowadzących popularnych programów, co wywołało wiele dyskusji i spekulacji. Rafał Brzozowski, który od 2029 roku był twarzą programu Jaka to Melodia, został zwolniony. Jego odejście nastąpiło wraz z innymi znaczącymi postaciami z TVP, takimi jak Norbi oraz Izabella Krzan co tylko potęguje zaskoczenie związane z szeroko zakrojonymi zmianami w stacji. Oprócz zmian w jaka to melodia, doszło również do zwolnień w programie Pytanie na śniadanie, gdzie prace straciły znane osobowości, takie jak Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Tomasz Kamel, Tomasz Wolny czy Anna Popek. Zmiany te zaskoczyły zarówno widzów, jak i branżę telewizyjną. Sugerując, że TVP ma na celu gruntowną reorganizację swoich formatów i ekip, co do nowego prowadzącego, jaka to melodia, choć dokładne informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez stację, tabloid przekazał, że będzie to zaskakujący wybór, który może wywołać mieszane reakcje wśród fanów programu. Dla niektórych może to być powód do radości, dla innych kropka przyczyna do niepokoju. Te drastyczne zmiany w telewizji polskiej są przykładem na to, jak dynamiczne może być środowisko medialne, i jak niespodziewane mogą być decyzje zarządu dotyczące kierunków rozwoju programów i kariery ich prowadzących. To, jak te zmiany wpłyną na oglądalność i popularność stacji, okaże się w najbliższej przyszłości. Powrót Roberta Janowskiego do roli prowadzącego program, jaka to melodia stanowi kolejny zwrot akcji w serii zmian personalnych w telewizji polskiej. Program ten, od momentu swojego debiutu w 1997 roku, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych teleturniejów muzycznych w Polsce, a Janowski przez wiele lat był twarzą tego show. Jego odejście w 2018 roku i następne zmiany prowadzących, w tym Rafała Brzozowskiego oraz wcześniej Norbiego, miały wpływ na spadek oglądalności programu. Decyzja o przywróceniu Janowskiego może być próbą ożywienia formatu i przyciągnięcia z powrotem widzów, którzy cenią sobie jego charakterystyczny styl prowadzenia. Fakt podaje, że Janowski ma już ustalone terminy i przygotowuje się do powrotu na plan który ma ruszyć w okresie wakacyjnym. Jednakże powrót Janowskiego nie jest postrzegany jednoznacznie pozytywnie wewnątrz stacji. Informator tabloidu zaznacza, że Janowski może być trudniejszy we współpracy niż jego poprzednicy, co może wprowadzić pewne napięcia w zespole produkcyjnym. Mimo to, jego doświadczenie i umiejętności jako prezentera są nadal bardzo cenione, zmiany te wywołują mieszane reakcje wśród publiczności. Dla wielu widzów powrót Janowskiego to powód do radości, dla innych może to być krok wstecz. Ostateczny efekt tych zmian będzie można ocenić po premierze nowych odcinków, gdy widzowie zdecydują, czy zmiana prowadzącego była trafioną decyzją, jak zawsze w telewizji. Czas i reakcje widzów pokażą, czy stawka na powrót do korzeni okazała się dobrą strategią dla telewizji polskiej.